mamy bardzo ciekawego Fordsona na gąsienicach, jak widzicie. Konstrukcja na pewno bardzo wczesna, w tej chwili Wam nie powiem, bo trzeba by poczekać i popatrzeć na opis tego ciągnika, ale niewątpliwie bardzo, bardzo ciekawy model. Tu kolejny Ursus C328 z 67 roku. Bardzo ładnie przygotowany. Całą urodą, całym urokiem, słuchajcie, tych ciągników jest doprowadzenie ich do oryginalności. Nie jest to na pewno łatwe, nawet bym powiedział, że jest dosyć trudne w dzisiejszych czasach, ponieważ najtrudniejszymi elementami do zdobycia to są lampy przednie, lampy tylne, łatne zegary, co jeszcze tutaj jest, chłodnica, to już jest w ogóle temat naprawdę bardzo, bardzo trudny, ale te rzeczy niestety, oprócz chłodnicy, oczywiście mówię tutaj o tej galanterii, czyli lampy, znaczek na maskę, zegary, to są rzeczy, które naprawdę dodają uroku tym ciągnikom i warto jest zachować. Oczywiście takie rzeczy, jeśli chodzi o zakup, to na pewno nie należą do tanich, natomiast jest to taka sprawa, że te ciągniki nie będą już nigdy tańsze na pewno. One cały czas zyskują na wartości. No i oczywiście przy chęci sprzedaży takiego ciągnika ma to ogromne znaczenie, czy on ma te lampy oryginalne, czy nie. Także na pewno na tym nie stracimy. No i tutaj mamy maszynę, która bardzo, bardzo charakterystycznie chodzi. Jest to samo praktycznie, co nie wiem, co to jest za maszyna, bo powiedziałem Wam wcześniej, że to kierowiec. Ale nie wiem, co to jest. Kierownica po prawej stronie. To jest jakaś masakra. Mandero. No tak przyszedłem porobić filmiki. Co to jest? To jest kierowiec? Chyba nie. Nie, to jest H8. Tam H12 to jest. H12? No. Oglądałem go wcześniej. No, oglądałem go wcześniej, 12. Ale to musi palić tam. W człowieku. Ale ryci konkretnie, nie? Ale pali też się pali. No kurde. To jest potwór, słuchajcie. No ładnie. No chyba nie ma drugiego takiego tutaj. Jedziemy oglądać dalej. Fajną rzeczą, słuchajcie, jest też to, że na takim zlocie można sobie kupić różne ciekawe rzeczy, począwszy od literatury, poprzez stare narzędzia, aż do lamp, różnych przerywaczy i innych elementów, które są ozdobą każdego traktora. Ja tutaj nie zobaczycie tutaj naprawdę dużo różnych rzeczy, nie będę Wam pokazywał, które lampy do czego, ale naprawdę tutaj jest całkiem niezły wybór, można sobie dużo rzeczy skompletować. Są tutaj również nowe i stare lampy. Zobaczcie, jakie na przykład to jest cudo. Piękne rzeczy.
No i oczywiście Porsche Junior. Pięknie odrestaurowany traktor. Chyba najmniejszy z traktorów Porsche, ale bardzo ładnie. Pięknie odrestaurowany. Tu mamy kolejnego Zetorka 25. To już nowszy model. Po 50 roku felki, tak jak wam mówiłem wcześniej, rocznik 50. Ale tutaj już mamy Norant, silnik ten jeszcze starszego typu. To jest dosyć interesujące. 60 rok według tego, ale to jest to właśnie po 50 roku felgi. Tu akurat to wszystko jest ładnie zrobione. Zetorek Major Ursus 28. 28, ale rok produkcji 62. Nie ma takiego Ursusa, moi drodzy. A wyjeżdżasz? Nie wiem, co mam powiedzieć nawet. W 62 roku był C325, nie C328. No i musiałbym się jemu bliżej przyjrzeć, bo nie mam słów, po prostu nie wiem, o co tu chodzi. Szanowni Państwo, my tutaj w tej naszej grupie bandy elektrycznej mamy już skorzenione dzieci. No i tutaj dzik z 59 roku, dosyć ciekawy, maska zupełnie inna, wszystko tu jest inne niż u zwykłych dzików. Ciekawostka, właściciel Jacek z Łochowic, więc na pewno wie, co ma. Jak się pan zapyta, no, słuchajcie, pana Jacka Mariata, ta Grzewacz się nazywa, proszę bardzo. Dokładnie. Jacek, pozdrawiam serdecznie przy okazji tworzenia tego filmu. Właśnie zjeżdżasz tutaj w Gorzowie, swoim Porsche. Bardzo fajny ciągnik, świetnie zrobiony. Pozdrawiam serdecznie. Przy okazji tamten ciągnik, o którym mówię, że nie wiem właściwie, co to jest. To jest jednak kierowiec, on jest zmodernizowany, ale maszyna po prostu ogromna. To w stajni pana Jerzego Kani z Poznania. Tutaj bardzo fajny ciągnik, już go wcześniej o nim mówiłem, Deutz F1A, tak? Nie, F1 M414 właśnie, bo ja nie pamiętam tego. W każdym razie jest to jeden z ulubionych moich Deutzów. Bardzo fajny, bardzo sympatyczny ciągniczek. Rocznik 39. Koledzy się tutaj śmieją, że Niemcy nas najechali właśnie na tych ciągnikach. No ale słuchajcie, no... Co ciekawe, no jest naprawdę jeszcze resztki oryginalnego lakieru widać tutaj. Bardzo ładny, no nic wam ciekawego o nim nie powiem, dlatego że nie czytałem o tych ciągnikach nic, natomiast naprawdę fajnie jest go zobaczyć. Pan przyjechał z Bayeru, z Bawarii, z miasta Amberg, także bardzo fajna sprawa, byłem tam kilka razy, ale wiadomo jak to jest, jak człowiek się jedzie do pracy, to nie bardzo jest czas, żeby się zajmować innymi ciekawymi rzeczami. W każdym razie tak, no jest kosiarka listwowa, bardzo prosty ciągnik w konstrukcji, świetna rzecz, naprawdę bardzo mi się podoba. Tutaj jeszcze fajna taka, słuchajcie, gwiazda, domyślam się, że tu chodziło właśnie o jakiś teren grząski i tak dalej, to on sobie wtedy na tych gwiazdach świetnie radził. Bardzo pomysłowa rzecz, czegoś takiego jeszcze nie widziałem w innych ciągnikach. Tutaj, słuchajcie, jeden z ładniejszych Zetorów, jakie udało mi się znaleźć. Zetor 25 jest opisany jako rocznik 48. I co ciekawe, oczywiście zawieszenie. Naprawdę to są rzeczy bardzo, bardzo rzadkie dzisiaj, żeby trafiło się takie zawieszenie w komplecie na czterech tych wąsach tutaj, ponieważ to zostało wszystko przerabiane. Tu odcinano to, dospawywano do tego tutaj wąsa i eliminowano to. Dodatkowo te blachy były wyrzucane, przedłużane tutaj, ta rurka, tak żeby to wlazło na to. Trochę dziwnie to na to, ale tak to wyglądało w każdym razie i te Zetory traciły praktycznie te wąsy. Co jeszcze ciekawego można o tym modelu powiedzieć? No, jeden z ładniejszych, tutaj fajnie zrobione, że duże lampy, tak jak należy, bo ten starszy właśnie Zetor ma te duże lampy. Wąs, wszystko dobrze, kolektor z prawej strony w dół, wlew paliwa po lewej, wszystko bardzo ładnie. Co jeszcze? Tu, słuchajcie, jest dosyć taka interesująca tablica rozdzielcza, tylko z jednym zegarem. Fotel na rurze oryginalny, słuchajcie, tak wygląda to. To jest właśnie bardzo rzadka rzecz, rarytas. Fotel na rurze z
prawdziwym krzesełkiem. Co dalej? Mamy tutaj fajne muszelki błotniki. No i zobaczcie, rocznik 48, charakterystyczne właśnie lampy. Lewa do 48 i prawa jeszcze bakielitowa. To są ważne rzeczy. Dalej co mamy? Tutaj mamy przekładnie na koło pasowe, zaczep transportowy i belka długa od koła do koła. Stare opony to jest cecha charakterystyczna, tak samo, one w ogóle mają inny rozmiar, bo to są 900x24. Tak to ma wyglądać w roku 46, 47 i 48. Oczywiście różnie to potem bywało, bo w zależności od tego, co kto potrzebował, tak to zmieniał. Co jeszcze zobaczymy tutaj, jak wygląda? Oczywiście rzecz najważniejsza, serce tego, to jest właśnie ten silnik z tym. To jest rocznik 47. Także to wiemy, w czym jest rzecz. Co jeszcze ciekawego? O, widzicie, tutaj jest filtr, właściwy filtr powietrza. On tutaj ma na tą opaskę skręcony, nie tak jak tamten przy bocianie. Tutaj jeszcze ciekawostka, smarowanie sprzęgła w ten sposób jest wykonane. No bardzo fajna rzecz naprawdę. Ładnie to wszystko jest tutaj wyremontowane, zrobione. Oczywiście nikt tutaj nie przerabiał już tego rozrusznika, żeby tam nie było tak jak w tamtym ciągniku, o którym wcześniej wspominałem, opowiadałem wam. Dlatego, że w sumie to jest łatwiej jest go zapalić na rozrusznik niż na tą korbę kręcić. Tu jeszcze ciekawostka, że widać, że ta obudowa jest oryginalna i ona mogła nie mieć tutaj tego, tylko ktoś to widzicie, tu są szwy wszędzie. Ja wysnułem taką teorię, że to potem było wstawiane tutaj, że nie wymieniane cała ta obudowa, tylko samo to wstawiane, stąd tych szwów. Tam jest ich więcej po prostu i na to właśnie wskazuje, że ten element był wstawiany, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Tu widać ewidentną rąbankę pod wejście, pod rozrusznik. To jest właśnie to, że tak to właśnie robiono. No ogólnie naprawdę rzecz bardzo ładna. Tu mamy Czechosłowacja, Brno, 48 rocznik. Aha, i stąd właśnie pewnie tak tutaj sytuacja wygląda. Niemniej jednak jeden z ładniejszych naprawdę ciągników. Wiem oczywiście, z jakiego warsztatu wyszedł, także pozdrawiam serdecznie. Moim zdaniem jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy warsztat, jeśli chodzi o dopracowanie Zetora 25. Tutaj jeszcze mamy pięknego Lanca z 21 roku. Jak to ładnie pracuje. Fajnie, że zachowały się takie maszyny. Jest to naprawdę rzadkość. Zwolnił prawie do zgaszenia i chodzi dalej. Zobaczcie, tutaj fajnie lampa podłączona. Miejsce specjalnie tutaj pod głowicę. Naprawdę ładna sztuka. I pytanie, w którą stronę kręci się koło? No i udało nam się przyjść, kiedy Deutz pracuje. Naprawdę świetny traktorek. Tutaj słuchajcie, przykład powojennego Lanca, 47 rok. Całkiem ładnie zrobiony, odrestaurowany. Niestety nie powiem wam, w jakim stopniu jest oryginalny, ponieważ ja o Lancach nie wiem zbyt wiele. Ale naprawdę ładnie się prezentuje. Tyle wam powiem, że to wiem, że to są od starego Mercedesa kierunki. A poza tym ładna maszyna. Ale przejdziemy jeszcze do innego klasyka, ale tym razem polskiego. Spójrzcie tutaj na to cudo. C385, rocznik 69. No wyjątkowa sztuka naprawdę. Nie sądziłem, że te ciągniki robiono w 69 roku.
Ale bardzo ładnie. Wiem tylko tyle właśnie, że pierwsze, z tego co mi się wydaje, jak czytałem kiedyś na ten temat, to pierwsze modele były właśnie w kolorze zielonym robione. Naprawdę ładny, ładny Ursus. No cóż, moi drodzy, powoli się zbieramy. Byliśmy tutaj ładnych parę godzin, oglądaliśmy, proszę ja was, dużo, naprawdę dużo różnych ciągników i 28, i 25, i Zetory 25. Naprawdę no z przykrością muszę stwierdzić, że nie znalazłem takiego Ursusa 28 ani 25, żeby można było się na nim wzorować co do oryginału. Naprawdę znakomita większość tych Ursusów ma lampy od zwykłej 60 albo jeszcze jakieś inne chińskie. To jest jedna rzecz. Tyle lampy właściwie, zobaczymy jak tutaj to wygląda. No właśnie, górują lampy od 30, szperacz od C330. Tak to różnie po prostu wygląda. Ale ważne jest, słuchajcie, co jest najważniejsze w tym wszystkim. Najważniejsze jest to, że te ciągniki żyją, że są odrestaurowane, że właściciel o nie dba, cieszy się tym ciągnikiem i to jest naprawdę fantastyczna rzecz. Osobiście naprawdę, nie patrząc na te ciągniki kolekcjonersko, tylko jako na traktory, które cieszą oko, to naprawdę kawał dobrej roboty zrobił tutaj każdy bez wyjątku kolekcjoner. Tak jak tutaj na przykład z tym Fendem, czy jak z tą 28, czy z każdym innym ciągnikiem, który jest tutaj w jakikolwiek sposób przygotowany czy też do tych festiwali, czy też do pracy dla siebie, tak, o, żeby to było. Nawet zobaczcie tutaj tego. Tam jest kilka metrów, tego tutaj 28. Jest po prostu on, no nie wiem, wyjechał z pola, czy przyjechał z pola, trudno po prostu powiedzieć, ale jest to ciągnik, który żyje i cieszy oko właściciela. Nawet taki właśnie, który nie został do końca wyremontowany, być może przygotowany pod remont, naprawdę nie wiem, ale ogólnie po prostu naprawdę osobiście wolę to takie właśnie nierobione te ciągniki, ale to wszystko to jest kwestia gustu, więc nie będziemy o gustach się nie rozmawiać, jak to się mówi. Także to jest, słuchajcie, wszystko bardzo fajnie, kawał dobrej roboty odstawił tutaj każdy kolekcjoner. Zrobił to, na co go było stać, jaką miał wiedzę i ciągnik żyje. I to się liczy. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.